Dzień dobry, witajcie kochani. Od czasu do czasu dostaję od Was flakony, których żal Wam wyrzucić. I tak dostałam od jednej osoby bardzo ciekawy flakon Manifesto. Nie miałam tych perfum, wąchałam je tylko w perfumerii, więc tym bardziej ucieszyłam się z flakonu, bo tam zawsze jakiś zapach jest i jest to dla mnie jakaś informacja, że mogę się co do zapachu utwierdzić, przypomnieć sobie. Natomiast przyznaję, że jeszcze kilka lat temu, może kilkanaście, łatwo było uzyskiwać próbki, miniaturki. Teraz blogerów piszących o perfumach jest bardzo wielu, piszących o kosmetykach, no i nie dla wszystkich starcza tych materiałów dla prasy, więc cieszę się, że dostaję od Was takie wsparcie perfumowe. I takie perfumy może pokażę z bliska, bo to jest bardzo ciekawy produkt, który był dla mnie odkryciem. A wiecie dlaczego? Przez przypadek. Dostałam te produkty w formie koperty zapakowanej i w tej kopercie najprawdopodobniej jakoś się jakimś cudem... Ojej, mój kot. Jakimś cudem... O, zaraz Wam pokażę tego kota. Pokaż się, Gumusia. To jest Gumusia, kotek bezogonkowy. Tak biedactwo wygląda. I ona zawsze przychodzi, kiedy ja tu siedzę, ale drapie też strasznie. No, nie drap, nie drap, nie drap. Jakimś cudem wypsikały się. I tak pachniała ta koperta. Właściwie ja to, jak wniosłam do domu z poczty, to naprawdę całą tą drogę z tym zapachem gdzieś tam się oswajałam. I muszę Wam powiedzieć, że cenię, zaczęłam cenić nowoczesne perfumy. Marka, pewnie młodzi znają, może młodzież nawet, Disquarety 2, tak się to chyba wymienia. Marka takich pewnie ubrań. Sprawdzę jeszcze. Tak mi się wydaje, że to jest marka odzieżowa. No i te perfumy są naprawdę niezłe. Ja się jeszcze raz, bo tam coś było, nawet kilka mililitrów na dnie, no ale tak jak mówię, jakimś cudem się wylały w kopercie. No naprawdę nowoczesne, owocowe, bardzo ciekawe perfumy. Nie wiem, czy są dostępne. I teraz na koniec absolutny rarytas. Jest taka włoska marka, nazywa się Pupa. Ona już jest 20 lat na rynku i robiła przez lata bardzo dużo perfum. Ostatnio ma tych perfum w ofercie bardzo mało, właściwie chyba tylko dwa rodzaje, ale kiedyś robiła coś takiego nawet. Kochani, to jest stojaczek w formie tulipana, w którym są kwiatuszki, ale to nie są takie zwykłe kwiatuszki, tylko to są flakoniki z perfumami. Tam już jeden się chyba zważył, jeden nie, a drugi podobał się, więc został pusty flakonik. A nie będę teraz szarpać. I tu jest taka jeszcze podstawka. Ona się zdejmuje. Na tej podstawce jest opis, jakie były perfumy. Bo tych perfum było sporo. Bodajże 9 rodzajów. Marka Pupa robiła te wersje kwiatuszkowe. Właśnie taka gałązka była też tych perfum. Były też takie pojedyncze flakoniki z pojedynczym tylko... Z jednym flakonikiem. Z takich bardziej znanych perfum marki Pupa to Fiori Lu en Fleur bodajże. Fiori Lu en Fleur. Bardzo dużo ludzi mnie o to perfumy pytało i pewnie jeszcze pamięta. No, te, które tutaj mam, perfumy są bardzo takie kobiece, kwiatowe. No, Włosi idą troszeczkę inną drogą. No, jest to wielki rarytas. Bardzo się cieszę, że ktoś tam nie wyrzucił tego, tylko wysłał mi. No, chciałam zwrócić koszty przesyłki. Jakoś nie było takiej potrzeby, ale trochę było mi głupio, powiem szczerze. Niemniej jednak bardzo, bardzo się cieszę. To zostanie już u mnie. Obfotografowałam jeszcze jakiś czas temu i wrzuciłam na Instagrama. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. I powiem Wam, że ja już od dawna od marki, to znaczy dawno temu marka Pupa wysyłała mi miniaturki. Ale w redakcjach tak jest, że nawet jak coś idzie do redakcji, to nie trafia. No tak bywa. No i nie trafiły do mnie, więc tym bardziej się cieszę, że wprawdzie to nie miniaturki, a jeszcze lepiej, bo unikalny flakon w takim kształcie. Ten produkt nazywał się z francuska, chociaż marka włoska, Bouquet de Parfum. Bukiet Parfum, bardzo słuszna nazwa. Producent podaje, że to jest tulipan. Jeszcze raz pokażę i ten tulipanek. Ten oto piękny tulipanek, może tak się pokaże do kamery, o, z tulipankiem. Miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rodzajów pachnideł, czyli domyślam się, że były co najmniej 3 takie wersje tegoż oto bukietu perfum. Był Jean Soler, Bleu Ciel, kot się bawi mikrofonem, przepraszam, Rose Aurore, Vert Printemps, czyli zieleń wiosenna,
Ros Nug, Orange Sahara, Violet Glycine, Celeste Infinity, Orange Tropical. Nie wiem, czy znacie markę Pupę, może tak, może nie. Dajcie znać w formie komentarza, czy mieliście do czynienia z tą marką, czy kojarzycie, czy na przykład te właśnie osławione, jedne z pierwszych ich perfum, Fiori Luon Flair, czy zetknęliście się z nimi, no bo mi uciekły koło nosa, ale dostałam taki rarytas, że już nie mogę narzekać. I to tyle. Dziękuję Wam za uwagę, wszystkiego dobrego, pa, pa.